Hello, cia, ja jestem Lifeburner, już chciałem powiedzieć, że Cave Scrish. Kurde no. Hello, cia, ja jestem Lifeburner, a dzisiaj jesteśmy, no, w jakiejś jesteśmy najbardziej pechowym kolorem, a z nami jest... My oczywiście, dzisiaj, widzowie, będziemy robić coś ciekawego, bo tak, dzisiaj tutaj... obwodowa łóżka to będzie, uwaga, pomidorowa! Będziemy robić pomidorówkę! Super! Cieszycie się? Dobra, to trzeba najpierw zrobić miskę. Trzeba najpierw zbudować miskę, to właśnie, to może kupię coś, co będzie dobre na miskę. A na miskę jedynie nada się... Endstone? No może być i endstone na miskę. No albo deski mogą być. Dobra, a endstone to będzie makaron. O. Tak, do pomidorówki. Tak. My się bawimy. A inni harują, a my się bawimy. Tak. Tu będzie właśnie makaron do pomidorówki. O. Fajnie. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy lubicie pomidorówkę, a my wam przypniemy serduszko. Mhm. Tak. Pewnie... Ja lubię, byle... Byle ten, byle... Ja lubię dobrze zrobiona. Tak. Ja na przykład preferuję taki rodzaj pomidorówki, w którym jest... No, nie jest ona za gęsta. Nie lubię za gęstej pomidorówki, bo jak na przykład kiedyś w szkole jadłem pomidorową, to smakowała trochę jak sos do pizzy. Jak co? Jak jakiś sos do pizzy. A, rozumiem. Sos do pizzy. Trochę nierówno wyszła nam ta pomidorówka. No może to... Dobra, niech będzie, że to jest głęboki półmisek. Jak myślisz? Tak. Właśnie. Tak. Tak. Dobra, tu musi być to. Tu musi być to. A co myślisz, może kiedyś zbudujemy inną fajną budowlę? Już wiem nawet jaką, ale powiem dopiero potem, bo... Jest strącony... Strąciłem. Niefajnego żółtego tego, bo on jest niefajny. I chciał zniszczyć nam łóżko. A dobra, jaki ja jestem głupi. No rzeczywiście jestem głupi, spadłem. Dobra, widzowie, przede wszystkim powiedzcie, czy według was tutaj, czy lubicie pomidorówkę? Dobra, powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy lubicie pomidorówkę, bo to jest bardzo w ogóle ważna część tego odcinka. Dobra? Dobra. Tak, zrobię pierwsze zabójstwo. Ja robię dzisiaj jak najwięcej zabójstw, bo ten... muszę się czymś wyróżniać. Dobra, robimy tak. No i ogólnie niebieski niszczy nam pomidorówkę, ten żarłok jeden. Dobra, niszczy pomidorówkę. A jeśli ta pomidorówka... Nie podjadać. To jest nasza restauracja. Jak chcesz podjadać, to zapłać. Zapłać. O, zabiłem. Dobra, nie mam wystarczająco dużo szmaragdu, diamentów, żeby sensowne ulepszenie kupić. Zabiłem podjadacza. Zabiłem. Podjadacz został zabity. O, jeden z naszych ma diamentową zbroję. Czyli ogólnie. Inaczej, podjadaczowi została wymierzona kara. Słuszna kara. Jak on trafił tam? Dobra, chyba szybko. Hej, mam już 3 zabójstwa. Dobra. Ja niestety nie mam jeszcze ani jednego, ale chyba to się... Nie, to się nie zmieniło. Szkoda. No niestety. Mam 4 zabójstwa. Rysia to morda? Że co? Niebiescy niestety chyba wiedzą, że niebieski to nie jest zbyt wartowny kolor, więc zrobili bardzo porządną obudowę łóżka. No. O. Oni naprawdę myślą, że ja tu idę, żeby po prostu tam wskoczyć i ich zabijać? Dobra, rysie to morda został zrzucony. Fajnie. Tak. No a za ja to, że... Za to... Tak, dostałem darmowy kamienny mieczyk. Fajnie. Dobra. Ogólnie to jest moja taktyka, żeby skakać i strącać graszy, bo wtedy... A ja im zrzucę troszeczkę... Dobra.
i ogólnie idzie do nas jakiś niefajny. Czy to znowu ten... Nie, to nie jest Rysio to morda akurat. To jest jakiś inny. Tu jest Rysio to morda. Chyba się wściekł na nas już. Dobra. To jakiś pan, bo zabija ma... co... No rzeczywiście musi mieć mordę, skoro tak chce ciągle polować na graczy. Aha. No ale niestety, jest takie słynne powiedzenie, że jak jest morda, to jest w kubę. Ja generalnie jestem w... Co taka cisza nastała nagle? Ja wcale nie przeklinam. Tak. Prawda? Ja teraz... No nie przeklinasz. No ja nie przeklinam, ja tylko brzydko mówię. Ja czasami brzydziej powiem coś, jak mi się... Dobra. Generatory 1 kupiłem, dlatego będziemy mieć więcej surowców teraz. I słuchajcie widzowie, idziemy po raz już kolejny na jakiś siusiu majtków. Siusiu majtków. Tu idzie jakiś siusiu majtek, ale nie mamy odpowiednio strategicznej pozycji, żeby go rozwalić, niestety. Dobra. Za to pójdziemy sobie z diamentem do bazy. O, to ty? Cześć. Tak, to ty. Tak, tak. To ty. Dobra. Ja i my sobie pójdziemy z... O nie, jakiś... Znowu ten Rysio to morda do nas przyszedł. Ej, ale już... nie powiadać tego! Ja już tłumaczyłem, jak jest morda, to jest w kubeł. O, dobra, obsydian mamy. Jeszcze jest taki głupi, że... Wysadził mnie z TNT. Dobra. Czy ja nie za bardzo przeżywam tej gry? Albo gro, albo... O, to jest głom. Głom, niszczy nam jedzenie. Nie ma... Nie. Na... Ratunku, s***! Szybko, muszę kupić ulepszenie. Uff, zdążyłem. Nie goni, ale to było dobre, co nie? Zabiłem go. Haha, spadł. To moja zasługa. Rysio to nie morda. Rysio to morda. No, ja... Ty go zrzuciłeś, a ja go w wojdzie biłem. Tak. Ja ogólnie mam dzięki jednemu z tych tu dwa zabójstwa i ogólnie ostatnio kupiłem ulepszenie do zbroi. Żeby było na lepszym poziomie, bo... No bo tak się opłaca i rabuś do nas idzie. Rabuś do nas idzie, to zmienia... To w ogóle zmienia bieg historii, trzeba zrobić jakoś inaczej. Tutaj nie mam niestety fireballi, nie mamy fireballi, a rabuś do nas idzie. Ha! Nie, a jednak nie ha. Rabuś, no... Zdory. Chwila, ten rabuś to Rysio to morda. Kuku. Zrobiłem sobie kuku. Kukuriku. Cześć! Na nocniku. Spadł czy nie spadł? No to są kleszcze, bo one tu przychodzą, są niefajne i spadają na nas, bo to są kleszcze normalnie. W ogóle nasza pomidorówka nie jest już... Ha, spadł Rysio to morda. Jest już niejadalna, nasza pomidorówka jest już niejadalna, trująca. Tak, bo dosypali do niej jakichś sztucznych, w ogóle niefajnych składników. Jakiś wasabi istotnie. Lubię wasabi. Ja średnio. Nie dlatego, że jest ostre, ale dlatego po prostu, że nie smakuje. Ok. Bo ja lubię ostre rzeczy, Ja w ogóle lubię azjatycką kuchnię. Ja lubię tylko Saigonki i muszą być dobrze zrobione, bo jak nie są dobrze zrobione, to wtedy, no oj, no to wtedy. Dobra. O nie! Ktoś na niewiscy tu przyszedł! Ktoś chyba tu na niewiscy przyszedł! Uważaj! Dobra, ja kupię Firebola, bo Fireball to ogólnie najlepsza broń. To trzeba uważać, żeby nie strzelić po łóżku. No, co to w ogóle za zielone gwiazdy? Zabiłem, zabity został. Ja muszę jak najwięcej zabić. Uwaga, Rysio to morda żyje. Jest tam. Tak, Rysio to... Rysio to morda w kubeł. Uwaga, TNT. No, dobra. Widziałem, jak
wystrzeliwałeś. Aha. A golem idzie powietrze wystrzeliłem, ale na szczęście nic się nie stało. Dobra, chyba czerwony będzie montować obsydian. Jeden z naszych. A tymczasem przyszedł już nie Rysio, to wiadomo co, tylko jakiś siusiu majtek rabuś przyszedł do nas. No, bo Aleksy wyglądają jak siusiu majtki. A, i jak zauważyliście, ten film będzie zrobiony już bardziej profesjonalnie i już... Nie no, siusiu ma... Taki z jego siusiu majtki. Tak. A wiecie co ja teraz zrobię? Podejdę. Uwaga, dobra, na szczęście tylko umarłem. A nie zostałem zabity, to najważniejsze, że po prostu... Dobra. To. Dobra, zabiłem. To. Naprawdę straciliśmy łóżko? Tak, straciliśmy. No skurczaczki pieczone, no. A taka fajna partia się zapowiadała. No, ale fajnie się gra, fajnie się gra. Tak, gra się fajnie, ale... Że nie można zrobić za bardzo jakiegoś takiego... odcinka dla wygrywów, tylko zawsze musimy być przegrywami. A, słuchaj, niebiescy tu idą. To ja sobie kupię zestaw dwóch fireballi. Dobra. W ogóle ja lubię azjatycką kuchnię. Ale już to mówiłem. A, dobra, napiszcie w komentarzach też, czy lubicie azjatycką kuchnię. Dobra, widzowie? Właśnie. Bo moim zdaniem azjatycka kuchnia to w ogóle fajna, bardzo, bardzo fajna kuchnia. Jak jest jakoś dobrze zrobione, to naprawdę potrafi być fajnie. Jest w ogóle też kolorowo. No i nie obraźcie się, ale polskiej kuchni akurat nie lubię. No, ja lubię tylko niektóre rzeczy z polskiej kuchni. Słucham? Ja lubię tylko niektóre rzeczy z polskiej kuchni. A. Bo polska kuchnia potrafi być dobra, ale no nie wszystkie rzeczy są. No niestety, no porównaj sobie na przykład z azjatycką. Polska przy azjatyckiej w ogóle nie domaga. Ja też bardzo lubię ten. Bardzo lubię kuchnię czeską. Czeską? Ja nie znam za bardzo. Ale ok, wierzę na słowo. A i słuchajcie widzowie, teraz zobaczycie taki specjalny numer, który mieliśmy już wam pokazać tam, gdy byliśmy na mapie z Monster Truckami, których jestem wielkim fanem, dlatego zmieniam sobie w controlsach z Kinect na Toggle i... No i spadamy. A chwila, to jest mapa pomidorówka. Nie, to jest mapa jakiejś kaczki, gęsi, w ogóle nie wiem co to jest. Ale to są na zrobione kaczki, gęsi, a nasza... Uwaga, za trzy bloki opuścisz bezpieczną strefę. Nasza pomidorówka nie nadaje się już do spożycia. Dobra! Dobra, trzeba odciąć dopływ. Nie! Uff! Tak było blisko, więc spadł. By się nie udał ten numer, dobra. A teraz czas się zabudować. No właśnie, zabudować się. Chcesz zarabiać szybciej? Rangi dostępne w naszym sklepie. Posiadają. Na. Dobra, błagam, nie psuj tego, Ja jestem zabudowany, możemy to jeszcze wygrać, słuchaj. Możemy to jeszcze wygrać, bo ja jestem pod mapą. O, widzę Rysia, to morda tam biega. No i słuchajcie, i teraz chyba zapowiada się cięcie i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. No prawda? No właśnie. No i słuchajcie, nie wiem co się stało, tak się składa, ale i tak mieliśmy zagrać jedną partię. Co się stało właściwie? Kliknąłem, jestem typ. Chciałem wyświetlić listy graczy, które jeszcze są. Aha. Szkoda. Dobra, może spróbujemy jeszcze raz, jeśli będzie tak wychodzić. To ja w ogóle sobie już na początku przygotuję taki ekwipunek. Dobra, to słuchajcie widzowie, zaraz rozpocznie się następna partia. I ogólnie... Będziesz się przygotowywać jak na apokalipsę jakąś. Tak. I teraz... Dobra, jadę. Jeszcze dobrze. Ogólnie wszystko na moim kanale się ostatnio bardzo poprawia. Dobra, ja tu sobie kupię surowce. Może nawet uda mi się zrobić tak, że w środku będę miał endstone, żeby nie spaść. To nie? No właśnie. Słuchajcie widzowie, zrobimy w takim razie
sobie tutaj przygotujemy ekwipunek na apokalipsę. O, jeśli ten, to ja właśnie będę tam sobie potem gnić. No ale teraz grajmy normalnie, bo nic strasznego się nie dzieje. Tutaj widać, że mamy w drużynie jakiegoś rabusia. Kto jest tym rabusiem? Halo? Kto jest rabusiem? Uwaga, kto jest rabusiem? Rabusiem naszym jest Spajki. Spajki jest naszym rabusiem. Dlaczego ten ktoś obudowuje tutaj brzydko tą budowlę? Siemanko, witam w mojej kuchni, nie będziesz tak brzydko budowywał tego łóżka, zaraz zniszczę tą gównianą budowę. To budowy łóżka się potem zjada? Czekam na odpowiedź. Nie zjada się właśnie, ale on głupio obudowuje łóżko to. Zielony na mnie idzie, to ja sobie skaczę z wyspy, la. I wcale nie jestem tchórzem, tylko to jest po prostu taktyka samuraja. To musi ładnie wyglądać, a nie głupio. O nie, czerwony do nas przyszedł. Przemup. Czemu? Nie wiem. Czemu? Bo nie ma drzemki. Ale nie, on się nazywa Przemup. Teraz idę sobie tam do tego pana Przemup. I go wyjaśnię. Przemup. To trochę brzmi jak spadająca kubka w CDS-ie. To nie? Przemup. No kupa jedna w CDS-ie, no. No to rzeczywiście jest spadająca kubka w CDS-ie. Prawda? O! Zemszczę się! Super, zemściłem się. Tak, wiem, zemsta nie jest dobra, no ale... są wyjątki, prawda? No, a ten zginie za to, że chciał zniszczyć nasze łóżko. Musimy zrobić mniej zachęcającą obudowę łóżka, bo będą nas atakować. Jeśli tak, to dalej... Nie, ja mam ekwipunek przygotowany na apokalipsę, ja nie mogę go zużyć. Rozumiecie, widzowie? Rozumiesz, Fredzik? Prawda? Apokalipsa, dobra, biegnę do tego graczu. Tak, bo jak będzie apokalipsa, no to muszę mieć jak przeżyć w tym okresie. No wiecie, o co chodzi. Zaczekam tego gracza. Dobra, ja tutaj będę patrolować teren. Nie jestem na szczęście policjantem, ale patroluję teren. Tum, 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 tu, tu, tum. Nie, no za wcześnie skoczyłem i po prostu zeskoczyłem sobie. Najważniejsze... Jaki przemów, kurczę, no? Żaden przemów głupi, żadna kubka spadająca do kibla mnie nie zabiła. A dobra. Miało być mniej siuśków. Jakie kocham Julkę, nie? To nie jest do końca stosowna nazwa na Bedwarsy. Dobra. Nie wiem, ile na dwa firebole potrzeba żelaza. Chyba 20... Dobra. Nie wiem, czy do... Kurde, no po co rybika kupiłem? Kurde, no. Czy nie za dużo mówię brzydkich słów? A, masz! Nie no, nie spadł. Uwaga! Alarm! Alarm, zieloni idą. A zielony to, przypominam, najfartowniejszy kolor. Co powiedziałem? Dobra. No siusia! Powiedziałem siusia. Czy ja słyszę, że zgni... Kurczę no, kurczaki z kupą. Dobra, skaczę! No siusiu! No...